Witam serdecznie na moim kanale Hodowla TB z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić kolejny odcinek odnośnie selekcji, tym razem wybór samiczek do hodowli. Tak bym chciał zatytułować. To jest moja samiczka z mojej hodowli, po mojej selekcji i po mojej matce. Ona ma 4,5 miesiąca, już jest dopuszczona. W czwartym miesiącu ważyła aż 4,5 kg. Nie jest zapasiona, jeżeli zaraz by chciał mi ktoś napisać, że jest zapasiona. Z miotu samica średnia, może tak, ostatnie 4 wykoty, bo matka ma już 2,5 roku, w tym roku teraz ma równe 2,5. Ostatnie 4 wykoty to średnia 10,4. Więc no, liczę, że trzymam kciuki, że samiczka łapnie to po niej, no bo jeszcze się nie wykociła. Dopiero wszystko się okaże. Ja tutaj głównie, jak pewnie co niektórzy wiedzą, samice mam swoje, jedynie zmieniam samce w hodowli. No nie będę tutaj się powtarzał dlaczego, ale dobra, no lubię, więc się powtórzę. Wiem co mam, wiem jakie były babki, wiem jakie były matki, wiem jaka jest mleczność, średnia roczna wykotu, jaka opiekuńczość i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, czym ja się tutaj kieruję? No przede wszystkim płynnością samic. Tutaj, jak powiedziałem, jest po matce, która ma 10,3, 10,4 ostatnie wykoty. Wszystkie samice z mojej hodowli mają średnią roczną nie mniej niż 8. Wszystko, co było u mnie, zostało już niestety zlikwidowane. Nawet jeżeli ta samica wygląda pięknie, cudnie, no to jak jest średnia 5, no to dla mnie osobiście się nadaje. Samiczka już jest ta akurat kompletem szczepień. Tutaj jest. Tak jak i to wcześniej oglądali moje filmiki, jeżeli chodzi o samice, jest bardzo podobny przy selekcji samców. Również po rodzicach jest bardzo plennych, płodnych, w szybkim tempie wzrostu. Tutaj miałem chyba bodajże w tym miocie 4 albo 5 samiczek. Tą sobie zostawiłem. 3 inne samiczki również tej samej budowy. Takie akurat piękne sztuki wyszły. Czyli w sumie 4. Ta jest ta czwartą. Poszły do hodowli. Same tam dostałem wiadomości, że są bardzo zadowoleni ci, co ode mnie je kupili. Oby było tak dalej. Tą sobie zostawiłem. Wszystkie miały tą samą wagę w momencie w trzecim miesiącu. Dokładnie już teraz nie pamiętam aż takiej pamięci. Nie jestem na czym się tutaj. Oprócz pierwszej rzeczy, wiadomo, tak jak przed chwilą powiedziałem, ta po samicach. Drugie, no, budowa. Budowa tutaj no, jest potęga, naprawdę. Zad potężny, szeroki, przód. Nawet już przód ma już nabity mięśniami. Futerko, jak widzicie, jest dobrze wykarmiona, dobrze żywiona, jędrne bardzo sprężyste. To typ termondów się właśnie wyróżnia. Uszy 13, maksymalnie 14, mała główka. Można sobie na spokojnie przyjrzeć. Może się pokaże, chociaż no za bardzo nie, chociaż zobaczymy. No i tą główkę. No, wiecie o co chodzi, żeby ta głowa nie była jakaś przerośnięta. Drobno, delikatna główka. Drobne, delikatne kończyny. Ja tutaj w hodowli nie mam jakichś mega kolosów, żeby to były termockie po 6 kg, 6,5, jak już wcześniej napominałem. Wszystkie mają pomiędzy 5 a 5,500. Taka waga jest dla mnie najlepsza. Wtedy wiadomo, stosunek mięsa do kości jest również wysoki, bo jest drobny kościec, a nabitym jest mięśniami. Tak samo odpad po uboju jest również znacznie mniejszy niż u sztuk, które mają duże głowy, dużą grubą skórę, grube uszy. Duże uszy i tak dalej. No zobaczymy, co z tej samiczki wyrośnie. Więc takie szybkie podsumowanie. W sumie to tak samo jak przy samczykach. Pierwsza rzecz, po jakich rodzicach, czyli po plennych rodzicach. Najlepsze sztuki w miocie, najlepiej umięśnione, bardzo szybkim tempem wzrostu, żeby to wszystko było przekazywane. No i wiadomo, matka musi też być, jej matka i babka oczywiście musi też być bardzo opiekuńcza. Świetne gniazda, to wszystko musi być w hodowli przekazywane dalej. Ja nie zwracam uwagi na to, żeby sztuka była piękna, cudowna. A jeżeli chodzi o średnią wykotu, to jest 4. Czy tam wykot poza gniazdem, słabo rosnące, młode, w wieku 3 miesięcy, 2,20, jak co niektórych do mnie piszą, że czemu ja mam takie przyrosty, jak oni mają na przykład w trzecim miesiącu przy 50% granulacie, tak jak ja, mają zaledwie 2,200 maksymalnie. Jak tam jedna sztuka ma 2,400, to jest dobrze. A tymczasem u mnie po 8 sztuk, to w 8 tygodniu już
Króliki prawie wszystkie w tym jednym jocie mają po 200 kg, kilo, nie kilogram, kilo. Więc no, rodzice to przede wszystkim podstawa, świetna budowa, jak się dokładnie tutaj przyjrzy, no jest potęga, jeden kawał mięsa, świetna różnych pokrywa jest, świetnie odkarmiona, bardzo spokojna ta samiczka jest już dopuszczona, liczę na to, że wiadomo, pierwszy wiek od w pewnym sensie ja tam traktuję trochę z przymrużeniem oka, no bo ona nie wie dokładnie, co się z nią będzie działo. To wszystko jest instynktownie, więc ten instynkt też musi być przekazywany. Nagle jej wykotnik wsadzę, a tydzień przed wykotem, co to za budka jest, zaczyna ją obwąchiwać, wnosi. Też mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby nie wnosiły do moich wykotników siana i tak dalej. No ale wiadomo, no pierwszy wykot to jest takie wiadomo, no będzie, no będzie co będzie. No raczej obstawiam, że będzie fajnie, bo po matka jest konkretna, więc ona tutaj też będzie na pewno świetna. Przyjrzyjcie się temu zadowi, jaki ma. On naprawdę szeroki, budowa, no świetna. No mi się podoba rewelacyjnie, no nie będę się tutaj sam wychwalał. Ładna sztuka, ładnie mi wyrosła. Także w sumie no, tak wygląda wybór samiczek. Czy to jest dla mnie, czy to jest ktoś sobie powiedzmy zamówi do hodowli i przyjechać i ją odebrać, żebym ja mu wybrał, to ja robię tak samo. Chyba że ktoś się uprze i sam sobie chce wybrać, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś mówi, żeby mu wybrać samca, przykładowo samiczkę, to tak jak w tych dwóch poprzednich filmikach, ja tak się zawsze staram. Wybieram z tego miotu te najdorodniejsze sztuki. Nie jestem tym, który twierdzi, że wszystko się nadaje, bo się nie nadaje. Tylko te najlepsze, najbardziej świetne okazy powinny się w hodowli zostawiać, żeby te geny przekazywane były dalej, nie tylko po to, żeby gdzieś tam opchnąć i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie chyba temat już mi się wyczerpał, więc zachęcam do komentowania, ewentualnie jakaś tam mała dyskusja, chętnie odpowiem. W następnym filmiku będę chciał porozmawiać odnośnie selekcji już matek w hodowli. Jak to u mnie wygląda, to będzie taki mały, pewnie krótki filmik, też około 5 minut, ale to już następny, więc były samce, teraz są samiczki, następnie matki, a po matkach będę chciał zrobić filmik odnośnie selekcji młodych po wykocie, jak to wszystko u mnie wygląda, to taka mała seria, więc miłego oglądania i zapraszam na kolejne filmiki.